No, ja myślę, że bardzo dużo zmieniło się w domu, bo mamy nową subkulturę. Subkulturę palaczy, której w ogóle nie było. Zobacz, że na początku paliła tylko Iza z Bartkiem, a teraz mamy subkulturę palaczy, a co by nie mówić, nauk bardzo mocno wiąże ludzi. Jesteśmy tak jakby ogólnie podzieleni na takie dwie ekipki. Jedna ekipa to jest ekipa słodziaków. Ta nazwa jest trochę przekorna, mam wrażenie. I w tej ekipie jestem niby ja, Justyna, Madzia, Kaśka i tyle. Takie mam wrażenie, że teraz mamy właśnie takie subkultury, że jest gang słodziaków i palacze. W drugiej ekipie, tak zwanej ekipie patusów, pato ekipa, nazwa bardzo zabawna i zresztą adekwatna. Są wszystkie patusy. Igor, Kuba, Iza, Radek, Magda. To jest ogólnie taka ekipka, która lubi ostro imprezować, lubi się zabawić, nie wylewa za kołnierz, mocno przeklina, opowiada sobie śmieszne żarty o cyckach i penisach, z których się później śmieją do rozpuku. Do gangu patusów wbrew pozorom należą nie tylko mężczyźni. Ja już nie dość, że śpię przy kiblu, po prostu jak babcia klozetowa, to jeszcze ciągle po sraj taśmy latam. Ja śmiałam się dzisiaj, mówiłam już, że ja mogłabym w jakichś zawodach brać udział. Jak który szczy? Ja jestem w stanie w nocy o północy wam powiedzieć, który szczał i jak było słychać, nawet nie muszę na nich patrzeć. Hany szczy na raty, zawsze. Sika, przestaje, znowu sika i tak dalej. Blondyn pójdzie, najpierw jest cisza. Później się może zbierze. Igor jak pójdzie, to tak wali, że ja się modlę, żeby muszli nie rozwalił. Każdy mówi ci inaczej. Naprawdę. To jest normalne. I za czego się nauczyłaś w Braderze? Podsłuchiwania jak koledzy szczą. Wydaje mi się, że główna różnica pomiędzy słodziakami i patusami jest taka, że my słodziaki mamy taki trochę bardziej lajtowy stosunek do życia i współżycia w domu wielkiego brata, a patusy są jakoś tak bardzo poważnie nastawieni na takie rzeczy dnia codziennego, jakieś sprzątanie, porządki, jedzenie, zakupy, zmywanie naczyń, szorowanie podłogi. No takie rzeczy, no niby podstawowe, niby najważniejsze, a tak naprawdę bez znaczenia. Jednym z ulubionych tematów gangu patusów jest Łukasz. Dlatego ja powiedziałem, on nie rozumie, ja się nie staram, ja tak robię, on tego nie rozumie, on tego w życiu nie robi, w życiu tego nie będzie robił. To podejście bardzo egoistyczne, wy***ne mam na niego, co on sobie myśli, dla mnie to nie jest... To jest kompletnie druga strona medalu, to nie ta planeta w ogóle. Nie ma nic kompletnie, co bym chciał przejąć, albo nie wiem. Ja się zastanawiam, jak człowiek może funkcjonować. Ale ja naprawdę, ja dużo razy myślałem, no nie wiem, podałem rękę, czy tak, ale ja po prostu nie potrafię, nie wiem. Nie pomogę. Wczoraj w tym sypie się położył, skarpety, ta po całym dniu na no Chryste, przecież on musiał jebać te skarpety, musiał walić jak z murzyńskich chaty. Mnie to bardzo zdziwiło, jaki on jest zbulwersowany, że... Że skleją. Że jest najmniej higieniczny. Zastanawia mnie to, że ja zostałem osobą, która się cieszy największym zaufaniem wśród tutaj domowników w tych ankietach. Ja miałem najwięcej głosów. Mimo tego, że ja mam mało tutaj bliskich znajomych, bo mam ciebie, Kaśkę, mój gang słodziaków. No i to tyle, tak? A patusy na siebie nie głosowały. No jak nie? No nie głosowały, skoro mimo tego, że są znacznie liczniejszą grupą, praktycznie dwukrotnie liczniejszą, to ja zostałem najbardziej osobą godną zaufania, a nie nikt z nich. O, no to ciekawe. Więc mimo tego, że ich gang jest bardzo duży, to oni po prostu sobie nawzajem chyba nie ufają. Co mnie cieszy.